Cześć ludziska, usadziłem dzisiaj was na łóżku, myślę, że nowa perspektywa, więc będzie wam się dobrze oglądać. Wiem, że kabina jest mała, a nas jest sporo i to mnie bardzo cieszy. Publiczność naprawdę dopisuje w ostatnim czasie, jestem z was dumny i bardzo wam dziękuję za ten udział w tym, co ja wam chcę przekazać. A wy dzięki tym wyświetleniom dajecie zasięg, by ktoś inny może zupełnie przez przypadek pierwszy raz trafił do mnie i miał możliwość zobaczenia takiej pracy, a przez to może sam kiedyś będzie chciał podjąć walkę w transporcie. Może mu to ułatwi, rozjaśni coś, a może wyjaśni, żeby nie pchał się w to. Więc tak to wygląda. Dobrze, przejdźmy teraz do faktów. Fakty są takie, że mamy wtorek 8 listopada, godzina 9:35. Właśnie się rozładowałem po pierwszym kółku. Wyjazd miałem w niedzielę po południu i wczoraj wróciłem na wieczór. Wykorzystałem 15, dychę, 9 z rana, także z poniedziałku poszło wszystko co najlepsze, no ale dzięki temu byłem w domu. No i dzisiaj plan jest ambitny, bo teraz jadę zatankować, a po tankowaniu mam załadunek 80 tam parę kilometrów od Chełma, więc trzeba dojechać i później gonię na Świecie. Grafik napięty, bo chciałbym dojechać dzisiaj do Świecia w 10 godzin, więc druga dycha pójdzie. No i niestety mam nadzieję, że raczej nie wyrobię się w 13 godzin, więc druga 15 też może pójść, a jak pójdzie druga 15, no to będę wyprztykany na ten tydzień ze wszystkiego. Dyszka, 15, no zostanie mi nic, suche godziny, więc jak to wyjdzie, to się okaże. Troszkę będzie na wariata, bo chciałbym właśnie dotrzeć, a jak dotrę, to jest szansa, że się jutro rozładuję i wtedy jakiś cień małych szans jest, że wrócę, ale na to nie liczę, no bo będzie bardzo ciężko. Tak wstępnie policzyłem, że pół godziny do godziny mi będzie brakować, więc dzisiaj ogień i to będzie ogień tam, gdzie się da oczywiście, bo w terenie zabudowanym po ostatniej aktualizacji cennika i punktacji wolę nie ryzykować, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. To, co się da na ekspresówce zrobić czy autostradzie, to zrobię, a w takich terenach nie ma co, więc teraz kolejny przystanek to Tankstelle. Pani z ostatniego rzędu zgłaszała mi, że mam szyby brudne i to był słuszny apel, żebym coś z tym zrobił w trakcie tankowania. Dałem radę i cóż, pozostaje nic teraz jechać. Zostało około godzinki jazdy w tą stronę. Wyjechałem 25 minut, a nic nie ujechałem od praktycznie bazy. No ale to podjeżdżanie na rozładunkach zabiera czas, nawet nie wiadomo kiedy, więc robi się ciasno. Ale cóż, te moje kalkulacje rzadko wam je przedstawiam, bo rzadko jaki to ma sens, to jest tylko chora moja wyobraźnia, która goni gdzieś tam ileś godzin, naście do przodu, 30, a po drodze tak możecie zweryfikować to wszystko, jakiś wypadek, jakieś, nie wiem, inne zdarzenie losowe, więc co tu gdybać. Koncentruję się teraz na tej jeździe, bo szkoda się zastanawiać nad czymś, co nie ma wpływu, nie mam wpływu na to. Tutaj jest fajny zakręt po remoncie zrobiony, że na pusto trzeba brać ostro,
z lewego pasa i krawężnik się mija na tyle, albo się czasami czochnie. Dobrze, że jest tak nisko wyprofilowany. No ale głupota, po co tą wysepkę robili, wiedząc, że na drodze krajowej, tranzytowej, tutaj w stronę też Hrubieszowa, to jest taki tranzyt na Zosin, to nie zna sprawy. Tak samo tu po lewej stronie zrobili kostkę brukową, później ta kostka przy skręcaniu została rozjeżdżona i wszystko to do góry spuchło, powysadzało, teraz jest beton wylany, no już jakiś drugi czy trzeci tydzień to tak rozbebrane, ale może czekają, aż ten beton solidnie zaschnie, to nie będzie się to uszkadzać. No i kolejka, co to ma być? No co? Gdzie to miało nie być? Jak tam wam się siedzi na łóżeczku? Myślę, że dobrze, lepiej niż mi. Coś trzeba by zaktualizować informacje. Godzina 12:16, godzina 35 wyjechana, więc zostało 8,5 na dyszkę niecałą. No i wariant optymistyczny jest taki, że dojadę, a skłaniam się ku temu, że nie, bo w 8,5 godziny mam do przejechania 650 km. Jest to do zrobienia, owszem, tylko że tutaj 120 km do Eski mam stąd. Także kiepsko to może być. Zostaje, jutro będę jechał z samego rana, bo po co mam mieć jedną noc dłużej w samochodzie, jak mogę mniej, tak? Logika. Fakt faktem, będzie ciężko, bo trzeba będzie rano wstać i później pompować cały dzień, ale no, coś za coś, tak? Nie ma co narzekać, trzeba robić swoje, a dzisiaj mam dwa zadania do zrobienia, które się wleką za mną jakiś czas. Opcja gorsza, opcja to mycie zestawu, który niedawno był myty, no ale niestety wygląda jak wygląda. A opcja B to dokończenie montażu kamery cofania. Przy takiej pięknej pogodzie pasowałoby umyć auto, aczkolwiek chyba w czwartek ma padać i chyba sobie odpuszczę, żeby się znowu nie denerwować na darmo. A skończę montaż i będzie fajniej, przyjemniej, po prostu łatwiejsza robotka dla mnie, przyjemniejsza. Co wy na to myślicie? Pewnie też byście tak zrobili, że żeby się nie orobić. Także ogólnie rzecz biorąc, ten odcinek z montażu kamery cofania do podglądu, co się dzieje na naczepie, będzie chyba następnym odcinkiem, więc zachęcam. Jak jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, za tydzień albo za dwa zobaczę, jak się robię, bo no nie idzie mi ostatnio, nie mam czasu, nie chce mi się. O, właśnie dostałem SMS-ka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zapraszają mnie ponownie już drugi raz w tym miesiącu, bo mogę od ponad miesiąca oddać krew, ale nie mam czasu też pójść, nie mam jak. Niestety praca troszkę zbyt dużo czasu mi zajmuje i to mnie denerwuje. Przydałoby się więcej wolnego, ale teraz nie ma co liczyć na razie, bo jest jeszcze trochę do zrobienia. Wprawdzie sporo zrobione z naszej puli, ale no, trasy są przyjemne, bo w tej z powrotem praktycznie z dnia na dzień jestem w domu. Więc trzeba to robić, póki jest. Później, jak już będą te dłuższe trasy portowe, gdzie będzie się stać, czekać na rozładunki, to będzie można się zająć czymś innym. Wiedziałem, że to nie będzie miły poranek, no bo wstawać 4:20,
to jest nic przyjemnego, ale co, mam małe chwilowe opóźnienie, napaliłem, chcę ruszać, włączam światła, a tu taki błysk, pyk, mówię, co jest grane. I jak się okazało, żarówka spaliła się prawa. A że byłem na bazie, no to od razu ją wymieniam, no bo przynajmniej światło mam jasno jakoś. Druga sprawa, no jaka to jest jazda po ciemku bez jednej żarówki. Widać zresztą, że z prawej strony lepiej świeci. Także miałem już poranną zaprawę, 10 minut opóźnienia na sam początek dnia, dniówki. Aczkolwiek czas pracy to mnie tak nie goni jak czas jazdy dzisiaj. Przez te moje kombinacje to po prostu mój organizm nie daje rady. Chcę sobie wczoraj na spokojnie pojechać, to zrywanie się takie z rana to nic przyjemnego. No ale zawsze dążę do tego, by jak najmniej czasu spędzać w aucie, a jak się daje, to nockę spać w domu i to stąd te kombinacje. Zresztą ci, co mają taką możliwość, też z niej korzystają. No, co innego jak się pracuje w systemie, że tydzień cały tydzień jest się w kraju gdzieś, nie zjeżdża. No ale jakoś to przeżyjemy, jeszcze droga długa. Miałem wczoraj pogrzebać przy aucie, ale niestety chciało mi się, jak zajechałem na bazę, zrobiłem inne rzeczy. Odebrałem paczkę, gdzie zamówiłem włącznik do tej kamery. Nie wiem, czy będzie pasował tu. Tak próbowałem znaleźć coś z MP4, ale nie widziałem zużywanych części, a nowe to nawet szkoda sobie zawracać głowę. Więc coś tu przymierzę, żeby tu był włącznik, żeby to się komponowało desce, w razie co, to będzie można wyjąć bez śladu. Także może dzisiaj jak dojadę, to pogrzebię, zobaczę. Wykupiłem kabel do zasilania też, więc w zasadzie mam już wszystko oprócz chęci. Nie wiem dlaczego, ale jazda przez Warszawę na tych odcinkach Eski bardzo mnie stresuje, bo tutaj nie ma jakichkolwiek zasad ruchu, nikt się do nich nie stosuje. Nie mówię o prędkości, ale zmianie pasa ruchu, sygnalizowanie tego, jazda tak o cały czas. Trzy pasy Eski, dwa pasy zjazdowe na S8 i gość z lewej zewnętrznej wali na prawe zewnętrzne. Bez kierunku, bez niczego. Tam z tyłu za nim ileś aut musi zahamować i zaraz albo się tworzą spowolnienia, albo jest jakaś stłuczka, wypadek. Po przeciwnej stronie, no na węźle, na S7 kibel i dalej też był kibel przy tunelu, zaraz przy lotnisku, bo skarpę kosili, gdzie ludzie chodzili sobie po tej skarpie, każdy musi zwolnić, popatrzeć. Nie wiem, ta cała elita ludzi myślących jakże do przodu. Nie wiem, być może ja jestem z zacofanego miasteczka, jestem zacofany, ale kurczę, troszkę wyobraźni, troszkę więcej wyobraźni, bo naprawdę niewiele trzeba, żeby wjechać pod ciężarówkę czy jakieś inne auto i narobić problemów sobie, a także innym. To jest właśnie to, co o czym przed chwilą mówiłem. Autostrada, idziemy 10 na godzinę. Po lewej stronie drogowcy robili coś tam. A prawa strona. W kierunku Poznania, sprytny minibus. A prawa strona tak zwolniła, by zobaczyć, co tam się dzieje. Myślenie, po prostu myślenie, myślenie. A właściwie to brak myślenia. No, naśpieszyłem się dzisiaj. Jechałem na odcięciu, no i ten korek na autostradzie
zrobił swoje. 4.24, gdzie ja tu jadąc spokojnie przyjeżdżam na 4.20, 4.18. No ale panie, co pan zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ludzie zachowują się jak oszołomi na tych drogach. No i tyle. Dobra, działam. Jakieś śniadanie, bo dzisiaj jeszcze nic nie wpadło. Trzeba zatankować, żeby można było dalej jechać. Jak tam wam się siedzi na łóżku? No widzę, że bardzo dobrze, bo niektórzy to już kimają, przysypiają. Łóżko sprzyja takim sytuacjom, by głowę gdzieś pochylić i sobie oko przymrużyć. No ale nie spać, zwiedzać, bo wjeżdżamy na plac zaraz, będziemy widzieć, czy jest jakaś kolejeczka. Przydałoby się, żeby nic nie było, to tak 45 minut pauzunia rozładować i gonić dalej. No, proszę, proszę, jechać nie... Dobra. Trochę ciasno tutaj, po tych remontach jest absurd drogowy, bo wyjeżdżając stąd jest nakaz w prawo jazdy, a za chwilę jest znak wcześniej 350 metrów i zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych. Także nie da się stąd wyjechać normalnie. Także tak, jest dobrze, nie ma kolejki, więc trzeba zdejmać plandekę i działać. Próby. 40 minut próba. Dokręciłem do pauzuni pełnej, rzuciłem. Z 20 chyba parę minut sypałem. Papierki mam, wysłane SMS-y porozładunkowe. No i zostało mi 2 godziny 45 minut jazdy. Także jestem wypauzowany, więc powinienem dojechać, powiedzmy, godzina do Torunia. Godzina do Torunia i zostanie mi godzina 45 autostradą, czyli jakieś 150 parę kilometrów. Więc gdzieś okolice Łodzi, tak? Dobrze liczę, powinienem dotrzeć. Zobaczcie, jest nakaz w prawo, no ale ja tam nie pojadę, bo tutaj przed przejściem jest znak, że za 350 metrów 12 ton. Więc taki mały absurd powstał po remoncie. Tu jest ta tabliczka po lewej stronie, że to tam jest 12 ton. Więc nie da się wyjechać. Przez stację też się nie da wyjechać. Przepraszam, 16 ton jest tabliczka masy całkowitej, czyli DMC, tak? A znowu jak ze stacji się wyjeżdża, zobaczymy, czy jest tam zakaz, bo może przez stację trzeba wyjeździć, tylko trochę to nielogiczne, bo przez teren prywatny puścić ruch uliczny. Chyba tu się da wyjechać ze stacji, bo jest przerywana. Jest przerywana i nakazu nie ma. Więc żeby było zgodnie z przepisami, no to trzeba by przez stację jeździć. Trochę głupio wjechać komuś tak o ciężarówką, no ale może następnym razem.
Jak wam się podobał kolejny przykład ludzkiego debilizmu? Wie, że jedzie na bramki, nieprzygotowany i zadowolony grzebie drobniaki, zamiast wziąć kartę, wyjąć, szybko klepnąć albo mieć przygotowaną gotówkę. Tym bardziej, że rejestrację z Włocławka, więc powinien się tego tu spodziewać. Nie mam pytań, może to nie było długo, nie? Nie trwało to długo, ale pomyślcie sobie, że przez cały dzień nazbiera się kilkadziesiąt takich osób, jakie powstaje opóźnienie później na bramkach. I w wakacje właśnie też, między innymi przez to, że jest większe natężenie ruchu i tacy ludzie ogarnięci, korkuje się. Jak widać na załączonym obrazku, stoję już w rajce, odpoczywam. Byłem, powiedzmy, jako tako umyć się, bo prysznica nie ma. Ale jest zlew, jest jakiś sanitariat, więc daję radę. Najgorzej umyć tą część od pępka do kolan, no ale daję radę też. Nie będę wam zdradzał mojej metody. 700, chyba 70 km bez dwóch zrobiłem dzisiaj, więc godny wynik krajówkarza. No i druga 30 startuje, żeby jak najmniej jechać, gdy będzie ruch na drodze. Proszę nie spać w tych ostatnich rzędach. Wiem, że jest godzina 2:30, ale trzeba ruszać, bo chcemy wcześniej do domu wrócić. Tym bardziej, że dzisiaj jest czwartek, tak jakby piątek, bo to jutro święto, więc ruch pewnie będzie większy na drodze znacznie po południu, bo długi weekend się szykuje. A oprócz tego w nocy, można powiedzieć, że to jest 2:30 w nocy, a nie nad ranem, zrobimy więcej kilometrów, które trzeba pokonać, tak czy siak. A pakiet wykorzystany w tym tygodniu jest, więc dzisiaj została mi sucha dziewiątka, no i 15 godzin ewentualnie pracy, ale to mi się nie przyda, więc lecimy. Tak, wyprzedzał mnie busem, pas się kończył, zwężka była, ale jeszcze poleciał po pociągłej, po wyłączonej jezdni. I kamień z tego brudnego terenu poleciał, mam wywaloną szybę. I to dosyć dobrze, bo rozchodzić się zaczyna. Będę to kończył, bo coś czuję, że sporo materiału nazbierałem, a jeszcze i tak muszę się rozładować i załadować, więc już tym was nie będę męczył, bo to będzie to samo, tak jak się zaczynał odcinek. No czasu mam słabo, bo 6:05, zostało mi niecałe 3 godziny na ten dojazd, na załadunek, rozładunek, jeszcze o traktor. Przed Kielcami gabaryt, teraz przed Chełmem szoszony, które jeżdżą po 7 dych to max. Bo strasznie się boją mandatów. No i tak to wygląda, ta minutka, tam 5, tu 3 i robi się kicha. No ale cóż, mam nadzieję, że wszystkie rzędy dotrwały do końca, że podobało wam się na łóżeczku, można było posiedzieć, można było się kimnąć. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się to podobało. No i cóż, widzimy się kiedyś tam. Myślę, że to już zrobię odcinek w końcu z tego montażu kamery. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale jakoś tak będzie. Podziękował wam wszystkim za odbiór i zostawiony ślad, i do następnego.